Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Wujem Michał. Jedziemy dzisiaj w konwoju rodzinowym z naszą jedną z zacjanonych firmy, firma Ozotrans, która jest reprezentowana przez ojca dyrektora Piotra. Jest z nami firma Oltrans, której ja jestem. Jest to konwój urodzinowy. Urodziny obchodzi dzisiaj nas, założyciel firmy, czyli Zdzisław. Witam serdecznie. Dobra, to Piotrek, oddaję Ci głos, przedstaw firmę Ozotrans. Dziękuję serdecznie, witam wszystkich. Także ja będę tak, powiedzmy, może niefortunnie przedstawiał, ale ze mną też jest kolega Jakub, czyli Paro. Dzień dobry. No, kolega Bilasieńko. No, halo, halo, Bilasieńko. Jestem. A, właśnie kolega Michał. Witam wszystkich. Kolega Kłapouchy. Witam. I kolega Arek. Witam wszystkich serdecznie. Dziękuję Ci, Piotrze. Teraz poproszę Monikę, żeby przedstawiła firmę Oltran. Monika. Z tej strony z firmy Oltrans Mika, szefowa, szef Kubusiek, Zdzisław. Witam. Kierowca Artur. Witam. Kierowca Edwardos. Witam Was bardzo serdecznie. Kierowca Dexter. Siema. Szefowa Nany. Witam. Wujek Michał. Witam serdecznie. I kierowca Mati. Witam. Dziękuję bardzo serdecznie za przedstawienie obydwu firm. No to ruszamy, lecimy z Göteborga, od strony Volvo do Lublina i ruszamy w konwoju. Nie jedzie pierwsza osoba, zaczyna. W jakiej kolejności jedziemy, Monika? Albo dzisiaj, jak to nam jedziemy? Mam takie pytanie do firmy Ozotrans. Czy się mieszamy, czy jedziemy? Jak chcecie, nie ma problemu. To mieszamy się. Jeden nasz, jeden wasz. Dobra. To Zdzisiu pozwolisz, ja dzisiaj za Moniką pojadę. A jedź jak chcesz. To tylko Monika mi da znać. Kiedy ruszy, to wtedy ja ruszę za Moniką. Dobra, to ja pojadę teraz za Orion Transem, dobra? No, teraz... To niech wyjeżdża z Orzełku. No. Firmy jadą zupełnie ostatnio. No, któryś z naszych niech rusza. No, ja pojadę za... ja teraz. Dobra, nie. Dobra, to teraz ja pojadę, dobra? No, jedźmy. Dobra, nie. Kolejny Orzełek. Arku, proszę Cię bardzo. Artur, proszę Cię bardzo. Kurde, tu się nie zmieściłem. Od zewnętrznej szat się nie zmieścił jeszcze. No. Zahaczyłem się, ale dobra, jest okej. Okay. Chyba dobrze widzę, dobrze wyjeżdżam. Ha, ha. Tak, teraz ja wyjeżdżam. Ha, ha. Daj, Bilasieńko za Dexterem. Mati, jedź już tam, się ustawiaj do wyjazdu. Niech już wyjeżdża. O. Którą godzinę gram? Mati. No już ruszam powoli, 10. Bo jakieś lagi mam, bo u mnie burza jest na dworzu. Edzio? Niech tam ostatni informuje, czy wszyscy już wyjechali.
No ja wyjeżdżam i random przede mnie się wbił, więc... No to chyba... zapewne będzie wyprzedzał. To jakaś VS-ka była z tego co widziałem, czyli pewnie nic się nie wyrzeczało, bo to nie... Nie była jakaś mała VS-ka. No właśnie. Może poczekajmy, niech nam da znać ostatnia osoba, że do naszej grupy dołączyła. Dobra. A już dołączyłam. Aha. To możesz, Dzisiu, troszeczkę skrzydełka rozwinąć. No, pod górkę tak ciężko to. A, no tak, ale zapomniałem, co wywieźć. Nie, no spokojnie, dlatego wzięliśmy Volvo. A to są lekkie ładunki. Co, Volvo 14 to wodą? No, leciutkie są. Ja dzielę do nasy pół organizatorów konwoju z Orła, to mają cięższe ładunki od nas, nie? No, mamy. No, chociaż ja dzisiaj wyjątkowo nie mam ciężkiego ładunku, bo zaledwie 14 to. Dajam, chyba Pado miał wołowinę. 21 tak, ton. No. 21. No to to ja już... A ja mam. Ja mam ciężką nogę, także. To dobrze, że tylko nogę. Ja też dlatego tempomat ustawiam. Oczywiście mam ciężką nogę do pewnej prędkości, tak? A Pado, a jaką masz głowę? Co mam? A jaką masz głowę? Do picia. Głowę do picia ma słabą, to ja ci już mówię. Odpada po jednym kieliszku. Nie. Po odkręceniu butelki. Tak, zapach tylko poczuję i się spijamy. Albo z kapselka pije. Przynajmniej oszczędność, nie? A jak? 2,50 i pijamy. No nie, 2 litry jeszcze mało, nie? No. Ja nie potrzebuję się dobrze bawić, żeby pić. Ale bez. Ale bez picia nie ma życia. Nabędzają pan tu? Chyba tak. Ilość osób na tablicy się zgadza. Nie no, odstępy są dobre. W miarę. Nikt nie odszedł i nikt nie doszedł. Nie, na razie nic się nie rozmnożyło. I bardzo dobrze, nie? Aby tak zostało. Nie wiadomo, czy przypadkiem imigranci u was są na czepach, nie? Nie, bo myśmy ostatnie kursy wieźli z trutką na szczury, oni się już nauczyli, żeby to omijać. A po drugie w środku to by chyba zamarzli. Dobra, kolega ze Speedy Trans będzie wyprzedzać. Będziemy odbijać na Malmo. Jakie skupienie, jaka cisza. No to teraz wiesz, no. Szefowie słuchają, nie? Nagrywani jesteśmy, to wiesz. To. Też się boimy. Jakby nikt nic nie mówił, że jest nagrywanie, to tu by było takie gadulce, że... Jo. Niestety największej gaduły nie ma dzisiaj. Czyli? Będę. Nie, jest przecież. Przepraszam. Paro, czy ty do mnie coś pijesz? Teraz nie chcę się przyznać, do kogo to było. U nas nie ma tylko legendy. Aha. Paro, dobrze wiesz, że jak jadę za kobietą, to się nie odzywam, nie? Tak, trzeba być skupionym wtedy. Bo to, że tam pilnuje tyłów, to nie to tak. Wstyd by było, jakbym teraz wjechał. Coś bym powiedział, ale... Tak. No to powiedz. Boisz się? No. Nie, bo to nagrywane. Nie wypada. A, dobra, to lepiej to nie mów. Potem się mogę powiedzieć. Na ucho szepnę. Szeptać ci się chce. Nie no, bo będzie, że obgadujemy. No właśnie. A tak sobie zaświeciłem. I witam cię.
Gdzie kierowca? Jak to mówią, tylko z konia spać. Nie? To drugie powiedzenie zostawię na później. Komu podać budeczki? Ja poproszę. Ale jak nie jesteś za młody? W sumie nie. Do polewania w sam raz. Ja mam w pierwszej ciężarówce opakowane do pełna. Ja się nie zapytał, z kim będzie pił, tylko komu polać. No to... Tak, tak, ja poproszę nie, to, tutaj... To na postoju. Dlatego dzisiaj widać, że ty tak się wolno jedziesz. Pierwszy specjał, szynka na dieslu. Uwaga, kolega nas wyprzedza. Jeśli ktoś chce ciepłe jeszcze szyneczki spod silnika, to zapraszam. Taka olejem zachodzi. Nie, zagazowana. Sorry. Co ty na gazie? Obędzona. Jedzisz trokiem w gazie? Tak. Jeszcze diesel mam gaz. Skowron, skowron. A z tyłu dwa czarne silniki. Ja wszystko widzę, co ty piszesz. Jaka prędkość? 50 mil. Ja tutaj poproszę jednego kieliszka, jeżeli można, bo chciałem się poskarżyć na jedną szefową i tak zbieram się w sobie. No, tak, tak. Bo tutaj przyszedłem do firmy Alltrans, dzisiaj pierwszy raz zostałem obdarty z godności. O! No, naprawdę. Ale której, bo są dwie. No, to była Klaudia. O! Klaudia, co mu zrobiłaś? Ja się tego grzecznie od niego zapytałam. Pierwszy raz w życiu, jak długo żyję, zamknąłem się sam z kobietą w pokoju i ona pierwsze pytanie to ile mam lat, no to było straszne. No ale wiesz, no, musiała się upewnić, że... No. Nawet Arku, własna rodzona żona cię z ciebie o to nie pytała. Rodzona żona. Strasznie. Straszne to by było, jakby się facet kobiety zapytał o wiek. Uwaga, ten random wjechał na CPN. Rambo? Random. Będzie pewno za chwilę wyjeżdżał. Dobrze wiem o tym. Wiem o tym z Skowron, bo widzę. Na ciebie nie mam żadnych pretensji, Skowronczek. Będziecie, jedziemy. Mieszanie. Dwie firmy jadą wymieszane między sobą. Takie były postanowienie. To było ciekawie. A co on tam? Sprawozdanie pisze, czy coś? Nie, live'a robi. Właśnie. I właśnie... Nie, będziemy nakręceni równo dzisiaj. Tak jest. No, ogląda nas. Możecie pozdrowić z Dakaru admina. Właśnie nas ogląda. Witamy, Dakar. I serdecznie pozdrawiamy. A Dakar. Zaraz wpadnie na serwer i mamy powód konwoju. Którego? Bo chyba dwóch jest Dakar. Co? Którego? A kto jest adminem w Dakarze? No, dwóch jest. A ja tylko znam jednego. No to ja robi cały czas live'y. Codziennie. Szerokości, przyjemności wszystkim życzę. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki. Pawek, loguje cię fajnie. Laguje, nie? No. Przez chwilę tak cię, albo miałeś zapis. Zapis, tak, zapis był. No, dobrze, miał odstęp. Taki imigranci na paczce. Zapis ma, uwaga, z tyłu. I znowu kolega ze Speedy Trans wyprzedza. O, witam Pro Killera. Hubi. O.
Kurde, zaczęło coś mi się rzucać na tej face. Cały czas prosto. No, będzie mijał nas kolega znowu. Cały czas prosto. Ale gdzie na pogaduszki, ProKiller? Bo my jesteśmy na nowym TeamSpeaku. To mnie nie ma. Na tym pierwszym TeamSpeaku. A bójcie, bo z prawej strony mi się wpierniczył. Dobra, już widzę. Widzę. Dzisiaj zahamuj tam, bo... Dobra, zwalniamy. Do 60. Ale... Idziemy dalej. Do 50 dzwonimy. Czekamy za resztą. E20 zjeżdżamy na Malmo. Co się tam dzieje z tyłu? User joined your channel. Co tu się z przodu stało? Czemu tak wulgarnie zahamowaliście? Ej, bo był wypadek. Aha, bo w kogoś uderzyłem i... We mnie uderzyłeś. A to sorry. Spokojnie, a ja Pawełka. Ociężała i nie miałam ochoty na żadne aktywności. Na szczęście mam też ze sobą dowód, płaski brzuch. Jak stosujemy? Dexter mikro.
Wszyscy jak się teraz skupili? Bo rondo. Jak tam wszyscy już dojechali? Tak, tył już jest. No to chyba jest źle skręciłem. No ja nie wiem, źle skręciłeś, bo to było jadę ten. No to się parę kilometrów nie zrobi, nie wiem. Zapomniałem zmienić małe drogi. No dobrze, nie będziemy podróżować cały czas, przynajmniej autostradami. Czy nie, teraz pojedziemy gdzieś do Trelleborga chyba, zawrócimy? Tak, będzie chyba prowadziło. Bo widzę już pasek obok czerwony. 11. Ale cię Mati laguje? To może zrób odstęp od niego większy, bar. No tam przed nim już nikogo nie widać, tak go znagowo. No, ty dobra, jest trochę daleko. Na razie, ja was dogonię zaraz, bo u mnie jest burza. Mati, to wjedź przede mnie. Gdzie wy pojechaliście? Nie tam, prosto cały czas. No to już wiem, czemu na widoczenie tak to daje. E22, prosto. Żeby sprawdzić, jak ogon daleko jest. Do Trelleborga dokładnie, i tutaj będziemy robili nawrotkę. No i nawrotka na rondzie. I teraz, panowie, kółeczko robimy. Tak jest. Bilasienko, co ty? Siemaneczko. Mati, bez trąbienia. Dobrze powietrza masz? Szef chyba za dużo wypił, że pomylił trasę. No. Już się zaczęło. Tam. Po prostu, żeby konwój dobił, no. Sprawdzaliśmy, czy w tym mieście się coś dzieje. Ale tu nic nie ma i zawracamy. Nawet imprezy nie ma. Nie ma nic. Ciemno, pusto. Sklepy pozamykali. Dobra, na ślimaka zjeżdżamy. Na Odens. Ja to zawsze mówi Monika. Nie powinniśmy w ogóle nic pić pod testą wody, to nie ma nie. Oczywiście. Ale to wujek też niedobry, bo później po konwoju dwa razy tyle trzeba. No tak, ale kto powiedział, że ja nie piję? Ja nic nie mówiłem. No i będą kilometry karne. No ja to... Po konwoju będziecie dmuchać ten. Mogę dmuchać. Alkomacik. Mogę dmuchać. Moje ja. Dmuchać to ja mogę, ale coś innego, ale nie w alkomacie. Mati, to tam z tyłu nadążasz? No jadę za tobą. Dwie prawe bramki przejezdno. No nie chodź, to ja masz alkomacie w domu, żeby dmuchać? A jak? Ja wszystko posiadam w domu. Oprócz kangura. No to ci też przywiozę, ja jesteś spokojnie. Ja nie chcę żadnych kangurów. Ja nie chcę.
No nie, to jest jakiś prezent urodzinowy, o. Klaudia, ty jutro jesteś w pracy, czy masz wolne? Wolne. To musimy jutro porozmawiać. Ale ja nie wiem, czy ja mogę, mama mi zabroniła rozmawiać z obcymi. Nie no. Dzięki ci bardzo. Ale miła jest. Monika, ty to jest prawda? Pamiętaj, córcia, cukierków też nie wolno brać od obcych. Ej, panie. Tak jak mamusia wychowywała, pamiętaj. Pamiętaj, najpierw pytasz o wiek, a potem gdzie mieszka. Na Śląsku, tyle mam mogę powiedzieć. A potem Michał, z ludźmi, z ludźmi. Stan konta, dochody. Uwaga, tak jest. O, no trochę pieniędzy mam na koncie, ale trochę. Nie, wow, 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 wow. Nie za dużo. No, chamsko zjeżdża ten random, więc. Naprawdę? Ja oberwałem. Patrz, ci jeszcze powiem, że nie mogę rozmawiać z obcymi, no. Oj, chodź, chodź. To ją dobrze wychowałam jednak. Pewnie. Mi też było wstyd, jak mówiłem o wieku swoim. A ty jesteś, przepraszam, ale ty jesteś piękny i młody, no. Tak. Ja to z wrażenia zapomniałem, kiedy się urodziłem. Piotr, jak się ty masz 18, chłopie. Co ty? Dopiero będę miał. No, no to tym bardziej. Same plus, mieć... Czyli mogę powiedzieć, że masz 18 plus i po sprawie. Ja to na chrzcinach musiałem mieć fest imprezę, bo nic nie pamiętam. Kiedyś człowiek był młody i piękny. Teraz jestem trochę młody. Ja to chcę mówić, teraz nie radość, to nie? Teraz to ale zawsze... Oj, dziadkowie, nie Piotr. Zawsze można powiedzieć z doświadczeniem. To takie modne jest teraz ostatnio. Gdzie się nie ruszysz, to się pytają o doświadczenie, nie? To chyba zawodowe. Ja już mam 40 lat doświadczenia. 38 lat życia. Uwaga, bym nie wyprzedzał. Sorry, Maki. Ojej, Jezu. Piotrek, ty u was jesteś chyba w firmie najstarszy, nie? Nie. Nie? Nie, mamy jeszcze starszego. Kolegę Mirka pozdrawiam. Nie powiem, ile ma lat. A ja nie chcę pytać o lata. Tak, Artur, a w naszej firmie to ty jesteś najstarszy. No, to było można się domyśleć. Można podać wiek? Wszędzie jest prawie pokazywany. Widoczny. Tak jest. Dobra, nie będziemy tak. Nie oszukujmy się, Artur ma zawsze 18 plus. Tak. Plus VAT. Plus VAT. Pamiętaj, że w Polsce jest VAT wysoki. Nie, no, ale no zawsze zapomnę. My z Arturem jesteśmy najstarsi, bo to wieczorówki chodzimy. Tak. Zaocznie? Zaocznie. Uczyć. To kiedy o co ci chodzi? To ja chyba do panów się dołączę. Uwaga, wyprzedza. Dobra. Co? Mówię do Edwardosa. Aha. To co wy tam macie Będą się mieszać. Oni się będą mieszać. Co tam się dzieje? Piotrek, weź sobie tam zjedź na tyły, to zobaczysz, co się tam dzieje. Panowie, będą bramki, znów po raz kolejny. Ale nie, chyba nie po naszej stronie, jak się nie mylę. No, Edwardo, zdawaj. Ojej, jakie propozycje tam idą. Nie spinajcie, dawaj. Jak on mnie będzie wyprzedzał, to wiesz. Lewa szyba, moja lewa, jego prawa. W sumie no. Ja po prawej stronie siedzę. To dawaj. Ale nie, wyprzedzać mam cię, czy co? No tak, bo przede mną jest mój, to żebyśmy się zmieszali. A no dobra. Tylko nie pisz na to. Tylko jak będziesz na wysokości mojej, to wiesz, utrzymaj prędkość, nie? Ja cię coś podam. No, już flaszeczka wyciągnięta, czekaj. Gdzie ja szybę muszę.
O, no, wiesz pan. Masz? Kurde, jak wieje. A teraz ciągnij. A teraz... muszę hamować. Dobra, ja polecę tą bramką i cię wyprzedzę. Dobra. Potem mi powiecie, dobry towar. Mati, możesz mnie wyprzedzić. Mati, gdzie się ma? Pierwszy. Jak Rek Sioszynkę weź. Radio, my mamy jednak przechłapane jako kobiety. Ja tam jestem grzeczny, przepraszam. Ja nie mówię, to ale że... Ale teraz chodzi o mnie. Ale ona przynajmniej jest śmiesznie, a co? Teraz trochę to jest śmiesznie. Dobra, teraz my z Matim musimy ja trochę nadgonić. To może my zwolnimy troszeczkę, żebyście zdążyli. Ale my tu mamy 70? To zwalniamy do 50. Akurat teren zabudowany, nie będzie mandatu. Bum! I nikt się nie przestraszył. Nie, nikt, no. Tak myślałem. Nie rusz. Ale zaryzykowałem. Wszyscy mają ciebie wyciszonego. I się wydało. Nikt nie zareagował? Co niektórzy tylko? A reszta nic. Ale to już... Dawaj, skawę. No niecha. Bo reszta już nie jest w stanie reagować. Chyba, że ja bym coś powiedział, że mamy grilla. To tak, ale nie. A takie pytanko, będzie jakaś przerwa, czy lecimy na ten... Nie, tam. Będzie mała przerwa, bo ja będę musiała małego jeszcze za chwilę przebrać. A, spoko, spoko. A gdzieś jeszcze mniej więcej kawałek. Za ile? Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Okej. Ja będziemy w Polsce już. Niestety, bo jest jakiś wyjątek i moje dziecko nie poszło spać. Wiedziało, że jest impreza. Nie. Tata ma urodziny, mówi, no to ja może też tam trochę poszaleję. No, trochę dłużej niż zawsze. Najlepsze jest to, że kocha mamę, a nie tam. Za długo ze mną przebywa w domu. Ja mówię do niego, to tata może sobie iść. Nie. Nie. Bo mama kocha tatę, a on kocha mamę. Kubusiek, ale zobaczysz później. Później będzie po pieniążki, to będzie przychodził do tatusia, nie do mamusi. No a jak? To jest normalne. Jak dorośnie, to tylko będzie tata, nie?
Monika, ale dzisiaj jakoś syna zostawiłaś córką, a ta córka to dobrze zachowała. Za ten, ale za powiem wam jedno. Tylko wyciągnę narzędzia z szafy. Już jest. Nie? No to jest norma. On musi testować, czy wkrętarka chodzi, tam wszystko jest w pudełku. Jak zasipera. On wszystko mi wyciąga, mam taką torbę do tego, do wkrętarki. To wszystko mi wyciąga tym dalej. To jest norma, jeszcze jak się coś obraca i można coś tam wyczuje, to ho, ho, ho. No. Faniak jest taki, że mam mu końcówkę włożyć do tego, nie? Do wkrętarki. No jak, no co? No co? Dobrze myśli, chłop, no. Spany jest, a gadać nie. Spokojnie, spokojnie. Zacznie to zobaczyć. Jak się rozgada, to wszyscy będą mieli go dosyć. I będzie wtedy tak. Jak było fajnie, jak ty nie gadałeś. Monika poda go do firmy, zrobimy jakiś konwój, mały będzie gadać, a my będziemy słuchać. On już jeździ, bo... Tak, powiem wam szczerze, że poszedł do męża, usiadł sobie na fotelu, tata tam na singlu grał, to on też chciał spróbować. Wiecie, jak mu ładnie szło na tej kierownicy? O. I ma skończone 3 lata dopiero. 40-50, tak? I śmiga jak ta lala. Jak to się mówi, jak dziecko jest małe, to by się chciało je zjeść, a potem się żałuje, że się nie zjadło, nie? O, właśnie, dobre słowa. Jakub, widzę, że teoretycznie jesteś przygotowany do życia. No, chodziło się na FDZ. Wychowanie do życia w rodzinie, no to ładnie. Ale Piotr, to jest tylko teoria. Tak, to się zgadza. Jeszcze musi praktykować. Przejdzie swoją drogą, przejdzie. Uwaga na poboczu, się na dom feli. Wuti. Jak wrócę do siebie, to ja dzisiaj dostałem za tego Jakuba. Nie będzie tak źle. Skoro nie pozwalaj sobie, bo to dojdzie zaraz do Tomka. No, ogólnie widziałem, że dzisiaj, bo kierowca zmieniła. Nie jedzie Lonek, Jakub nie jedzie, Jakubu nie ma. Hello, retards! Hello, fucking retarded kiddo, Russian guys. Oops, go play MC, retards. Retards, can you have microphone? Retards, go play Minecraft, noobs. Retard. Russian, kiddo. Cześć chłopaku, przedszkolaku. Ale żeś mu pojechał. Nie, no tylko stwierdziłem, że gdzie się zaliczę. Masz już nowego pacjenta. Pewnie jeszcze najpierw pójdzie na oddział dla nieletnich. Później do mnie. Na wyrzekowanie. Skowron. To może pośpiewamy. Nie wiem. Ale co, Piotr? Ale co? Może śpiewamy 100 lat. No właśnie. Lepiej może nie będziemy śpiewać, tak? Zdzisiu, ja nawet rapować nie potrafię. A ty tu o śpiewie. Ale wiesz, Piotr, no tyle jest dobrze, że w tłumie nie słychać się pytań. Zagramy, panowie, zagramy, jaka to melodia?
Będziesz nucił. Tu mnie nagra, a nie na tym spiku, bo tutaj wiesz, jeden ma gorszy mikrofon, drugi lepszy. Zawsze inaczej wychodzi. Ja mogę być dyrygentem, dobra? Wiesz, wszyscy mają, ale słychać te talenty. Najgłośniej. Skowron, Skowron. Jak pomnie wasza pisma? Zaraz puszczę dla ciebie piosenkę. Będzie normalnie jaka to melodia. Po jednej. Po jednej, tak. Piotrek, ty będziesz tym, Janowski, dobra? Ty będziesz... Ja mam zapodawać, tak? Nie, ty będziesz ten. Ty ja będziesz... mówię pas. No. Ja mówię po ośmiu. Nie, to jest sorry, po siedmiu to jest. Możemy zagrać jaka to bajka. No, to Monika... To wam wszystkie powie. No to Monika to jest okay. To Monika to już wygrała. Darku, ty też już, nie? Wysportowany w bajkach jesteś, tak, nie? Tak, tak. Jakie dzisiaj bajki leciały na Polsacie? Polsat to odpada. Ja inny program oglądam. Mini? Cartoon Network. Nie. Mini, Nick tak? Junior. Nickelodeon. Tak. On tam ma te bajki Psi Patrol. Tak, tak, to my jesteśmy na etapie Nickelodeonu teraz. Wyżej trochę. Tam kiedyś to były bajki, nie to co teraz. O, ja chociaż... też znałem. O której godzinie, jaka bajka, wszyściutkie znałem. O 19. Nie, ale jak córka była mała, nie? A. No ja każdy dzień... była jedna. No, wszyściutkie bajki, wiedziałem o której godzinie. Witam, szerokości życzę. No, witam, no, Orzełka, pozdrowienia na Orzełka, Witamy Orzełka, witamy. Witamy ojca. Już, no też. Dzięki, szerokości. Młodego ojca pójdziemy, nie? Oho, to szaleje. To szaleje. No. Bajki wesołe. Piotr, jeden z was nie pojechał. Nie no, to jest świeży tatuś, także wiesz, on ma takie godziny, on ma tacierzyński, no. A. Ma takie godziny, które... Jak zaśnie, to jedzie. On nie wie, kiedy on przyjdzie, kiedy on będzie. No, to jest normalne. To chodźmy ja. Nie, czy to jego córeczka ma 10 dni, tak? Czy jakoś tak? Tak, tak, tak. O, to świeżuteńki tatuś. Tak, świeżuteńki. No, gratuluję, to jako członek... firmy Orszans. Gratulujemy młodemu tatusiowi. Przekażemy. O, w zeszłą niedzielę dopiero przywiózł panie do domu. A przedtem nie było z nim kontaktu? Praktycznie. Nie, udzielał się na grupie, chociaż wpadł przywitać się, że żyje. Dał znać. Gdzie mu lekko przeszło? Nawet żeśmy wiedzieli, że z teściem pod pretekstem urodzin teścia sobie pępkowe zrobili. No, ja się tam wybierałem z ciocią Basią, a ciocia Basia nie chciała, to zrezygnowałem. My w firmie wiedzieliśmy wcześniej o ciąży niż jego mama. A to dobrze wiedzieć. Ja powiedziałem... Tak sorki, że tak jeżdżę wężykiem, ale musiałam małą bułę odpakować. Spokojnie, ja sobie tu radzę. No nie, tak, Piotrek się pilnuje. To spokojnie. Mam. Piotrek miał przyspieszony kurs kierowcy rajdowej. Nie pamiętam. Na dafie. Nabija się z mojego dafa? Nie no. Taczki. No, mojego dafa nazwali taczką, nie? Czemu? No nie, ja też dafa nie jestem. Zapytaj się ich, nie wiem. Panowie, koledzy są albo dlatego. Klaudia, kogo ty przepraszałaś znowu? Jakiś gość ze mną jechał, a mnie zreagowało i takie bum było. Miał pecha. Nie rozmawiaj z obcymi. No właśnie. Ja nie rozmawiam. Nie rozmawiała, napisała. Od razu lutuję. Nie przepraszaj za błędy, bo pomyślą, że jesteś winna. A ty nie jesteś. Zgoń na laptopa, Klaudia. Nie, zgonię na Matiego, bo jedzie przede mną.
Maciej uwala, bo zawsze się... obrywa ten najmłodszy, pamiętajcie. Maciej uwala, bo się jeszcze w tył wiedzie i co będzie miał? Bum. Ej, mama, to jak najmłodszy, to ja może na Maksia dzwonię, co? Na lewy. Panowie, na lewo. Nie wiem, jak wy tam daleko jesteście, ale... No to ja już zjeżdżam na lewe wcześniej, żeby później nie było problemu. Jezus, na pół. Na krzyżówkę nie wychodzimy. Tak, ma takie maleństwo, to dopiero będzie miał. A, będzie miał. No już ma. Ogólnie, jak Maciek się był malutki, to mieliśmy spokojne noce. No ja nie chcę, nie wiem co, ale on ostatnio pisał, że poszedł do kolegi. Karol, widzisz, że ja teraz jestem na konwoju. Ale wiesz, Monika, miałaś spokojne noce, a teraz co, masz niespokojne noce? A to znaczy, wiesz, to takie były na przemian noce, nie? Raz w ogóle nie spaliśmy pod, całą noc, bo małemu coś było, my nie wiedzieliśmy co, każdy myślał, co mu dolega, bo płakał cały czas. A były nocki, że spaliśmy i się w ogóle nie budził, nie? No, ja pamiętam, miałem taki okres, że o trzeciej w nocy budowałem domki z klocków. Niestety. On kiedyś tam też się już tak obudził w nocy i chciał się bawić, nie? Ja praktycznie nie wiem, co to znaczy. Jedną noc przez całe to małe dzieciństwo. Wiesz, Dzisiu, co mówiłeś? Na Bremen jedziemy. Okej. Okay. Tylko wiecie, ja miałam tak nocki przekichane ze względu na to, że mały, jak miał 3 miesiące, zęby zaczęły mu wychodzić. A, szybko. No bardzo szybko. Lekarze też mówili, że trochę za szybko, nie? Bardzo szybko przednie biedne stracił. Tak, jak zaczął chodzić, tak wybił je. Aha. To znaczy moje dziecko nie chodzi, tylko biega. O, tak miałam powiedzieć. No właśnie, o, chciałam się zapytać, czy to był chód, czy bieg? Moje dziecko chodzić nie umie, tylko biega. Ja też pamiętam, moje też. Ja mam jeszcze ten plus, ja nie mam dzieci. Kto jedzie tu za mną? No, awaryjny mój ojciec stoi. Dobra, widzę. Uwaga. Awaryjny. I co, za jakiś czas będziemy mieć przerwę, a? Ile? 5 minut? Moja, ile będzie tej przerwy? Tak nie wiem, z górka 5 minutek. Dobrze. Żeby ja najszybciej dojechać, prawda? To będzie przerwa na żądanie. Uwaga, kolega wyprzedza. Dobra, dzięki. Teraz idziemy, teraz też skręcamy, to nie na Rostock Berlin, dobra, czyli tutaj też jedziemy, tak? Dzisiaj tu jedziemy, czy jedziemy prosto, jak to jest raz? Jedziemy na Berlin, na Ślimaka. Zdzisiu, nie mów głośno, bo nas Greenpeace zaatakuje za te ślimaki. No i może, no to. Do Francji wyjdziemy. Nie. Na tego gościa na lewym. A znowu? Tak. Coś kombinuje. No coś kombinuje. On pewnie się on się próbuje dostać pewnie, bo też na prawy chce wjechać. Podejrzewam, chce tak jak my zjechać. Nie, pojechał prosto. No tak, wracając do tego mojego najstarszego kolegi w VS, to wiecie, jak go poznałem, to wam też opowiem. Będzie wesoło. W ATS-ie sobie jeździłem i mówię, trzeba upalować jakąś kobietę do VS-ki, bo to były początki, nie? I tak się ucieszyłem, bo jechał, teraz już nie pamiętam Niku, bo on jeździł na koncie córki. I do niego, cześć koleżanko, a tu słyszę takie, cześć. Oho. Oho. Nie, na I było imię, ale nie pamiętam teraz jak. Nie, on miał. Na
tam. Inny nick miał. Ale ja nie. Też jedną jakąś osobę znałem, to też właśnie na koncie córki. Też ze mną jechała ta osoba i, no, i to nie było dziecko. Aha. Być no i... może to ta sama osoba, bo to było dosyć czasu. No to będzie z dobre 2 lata przecież już teraz Mirek u nas. Dawno było jak właśnie. No. Ale jakie to imię dziewczyny było, to nie pamiętam, nie? Na i pamiętam, ale nie musiał, no pewnie gdybym się zapytał Mirka, to mi powiedział, jak na imię córka. No on właśnie na jej koncie jeździł. Dopiero potem paro było to drugie jego konto, wiesz? Iza albo Iga, albo Inga. Nie pamiętam, naprawdę to chyba Iga. A to jest mniejszy szczegół. No. To może być ta sama osoba, wiesz? Ja ci powiem tak. Całkiem możliwe. Który ma 62 lata. Mhm. I on jeździ w ETS-ie, nie? No Mirek ma, momencik, żeby znowu Mirkowi nie doprawił lat. Bo się znowu obrazi na mnie. Nie mówię, mówi więcej. No ma więcej niż ja, tak. Powiedz jakimś działaniem matematycznym. Szyfrem. Szyfrem. No ty jesteś młody, to dawaj szyfrę. Czekaj, rozrysuję na kartce. No i potem jeszcze kolega komornik jest starszy od nas. Ma 50 plus 5. No, No nie są tylko młodzi, co grają, tak? No, zgadza się. Oszukujmy się. Tylko nie podoba mi się na przykład, jak ktoś usłyszy, jak ma na przykład wiek, tak? Mm-hmm. Taka stara i ci jeszcze się chce grać, jak usłyszałam, no. Ja też nieraz słyszałem od swojego. Ja to usłyszałam, przyszedł do nas na rekrutację chłopak i jak usłyszał, zobaczył wiek na ikonce, no to powiedział, a taka stara, to bierzcie się grać? Halo, uwaga. No, przecież nie ma ograniczeń, tak? Ile ja się nasłuchałem, naczytałem, to... Tylko, że tak jak Piotrek powiedział, nie ma do, tylko jest od. Od. Dokładnie. Dobrze powiedziałaś, że młodzi grają, a starsi jeżdżą. I to jest różnica. No właśnie. Chociaż powiem, że niektórzy ci młodsi, żeby nie poczuli się pokrzywdzeni, też ładnie jeżdżą, tak? Zgadza się. Zgadza się. Dziękuję. Ale to jest naprawdę chyba garstka takich, takich młodych, co potrafią normalnie jeździć. Dziękuję. Co się dzieje? Dziękujemy, kończył także szerokości przyczepności. Co tu bastylu tak, kurwa? Bo chowu jest, ale chowu. Nie, ten licznik mam teraz na notebooku, ale mogę notebooka wyłączyć i mam dodany do OBS-a. Tak trochę wolny. Kolejna kontra z tyłu. Uwaga, random na spotu. Leci następny. Tomek i przyjaciele. Jakiś SKT stoi na poboczu. Tak samo mówisz, pobocze. Monika, do tego jeżdżenia. Dużo właśnie jest tych młodych, którzy potrafią, ale robią to, co robią inni. Wiesz? No tak, bo się przeglądają i tak samo zrobią, tak? Zależy z kim przebywają, tak? To też od tego jest zależy. Będą grać z tobą, jadą super, elegancko, ale będą jechać z kolegami, będą robić to samo, co inni. No tak, bo nie chcę być gorszy. No. No ale słuchaj, to myśmy mieli ostatnio, my naprawdę, wiesz, mało kiedy Skodę używamy, tak? No mało kiedy, no ale zrobiliśmy na Amerykanie taki konwój, no i jedziemy sobie i paru jechał z przodu, ja zamykałem z tyłu Skodą. I jechał gościu i nagle w niego trafi. Później się okazało, wchodzimy gościu, który robi strówyczki na Twitchu, Amerykaniec, wcale nie młody, tak? I jak się... No grubo ponad 30. I pytamy się go, dlaczego uderzył, przecież nikt mu tam nic nie robił, bo on nie lubi Skód. No. No i później... Jacob, nie mam. I dostał do bana na 3 dni. No tak, są tacy, no ale no... Nie wykreślimy ich z gry, tak? No nie, no nie mamy takich szans. No. Chyba, że dostaną perła. No to kupią sobie nowe. No to... I dopóki tam nie... No muszą, tak. A jak tacy młodzi jeżdżą i dostaną perma, to zazwyczaj, wiesz, pieniążki mają od rodziców na grę, nie? No jak najbardziej. To tylko i wyłącznie rodzice sponsorują. Chociaż też nie możemy znowu przeginać w drugą stronę, bo wśród tych młodych jest też parę osób nauczonych, że sobie pójdą sami zarobić i podejrzewam, że wtedy takich manewrów nie robi.
Tak, tak, jest sporo takich, jest, że oni sobie sami to. No i jak wiesz, za swoje pieniądze, to już się zastanowi, nie? Co ale robi. Nie, są też tacy dostani od rodziców i potrafi to docenić, nie? Zgadza się, bo nie możemy wszystkich do jednego worka włożyć, tak? Nie, nie włożysz do jednego worka, bo mówię, i są młodzi, którzy dobrze jeżdżą, tak? A i też ci starsi potrafią pokazać, że potrafią ramować, tak? Zgadza się. Nie dałeś, by ci nie wiedziałem. Zgadza się. To wcale nie wiek świadczy o tym, jak się zachowujemy. Czy my już tam razem jesteśmy wszyscy z tyłu? Tak. To może tak z 65? Możemy do 70, ale za chwilę postój. Aha, okej, to jedźmy dalej, te 60 wymieniamy. Czy nie, no przyłożyłem na 70. Przyłóż, bo ja 50 jadę. Postój będzie na stacji. Ja nie mogę, że ma sorki. Jak ty więcej nie możesz? No, teraz przejdziemy do ślimaka i za ślimakiem będzie postój. Aha, Skowron, właśnie cię widziałem. Ten Tomek i przyjaciele, co nas mijał, chłopaki, to był Skowron z mojej byłej firmy. Właśnie pisze mi na YouTubie. Dwa razy go minęliśmy. Bardziej on nas. Ja teraz my go. Po razie było. Tak, po razie dokładnie. Kolejna kontra z tyłu. Dołączył do konwoju. Zobaczymy, co powie twój szef, że zmieniłeś nick. Nie wiem, czy będzie, nie wiem. Ja mam jeszcze dużo kilometrów do przejechania. Wujek Michał, coś się dzieje? No właśnie nie to. Bo trzepie nim jak, uważajcie. No uważajcie, tam kolega został. Co się stało? Co jest? Michał, co się dzieje? Nie, no ja się mam włożę, ale tu i pinsa, to chyba sesja siedzi na tym, na tablicy mowy. Na pewno nie mam nic, ja prawda ostatnio coś. Loguję cię. No właśnie wiem. Nie wiem, co się dzieje, chłopie. Teraz nie wiem, czy... Będziemy skręcać. Dobra. Jestem już za tobą. Jest. Ściągnął go. No teraz ja uspokoił pin. I najwyżej jak coś, to ja się tam potem spróbuję wbić, tak jak było. Albo Michał po prostu przestań pić już. Bo już tobą rzuca. No nie, że ja dopiero jednego łyka zrobiłem. O, łyka za dużo. Cały haust. Zajnie rzuca, ja nie powiem film, cholera. Będziemy wjeżdżać na parking. To był... Michał, to nie był... To nie był jeden chlust, to było... Na raz wypiłeś pół butelki. Ja, zresztą ja piję piwo w puszce, chłopie. Pół puszki. No to pół puszki wypiłeś i to bo wrzuca już. Dobra, nie. Mam już teraz chyba piw normalny. Zobaczymy, co się dzieje. Na tych lagach to takiego przyspieszenia dostałeś? No, bo jest. Jak kupić? Ja. Dobra, panowie, ja będę wyprzedzać. Dobra, zaraz będziemy na parkingu, to się unormuje wszystko. Dobra, bo mi już tutaj schacę sobie pin z ten... FPS-y mi schacą, ja nie powiem co.
Raz mam 4, a raz mam 22 i OPSHC ja nie powiem. Lecimy na Lublin. My sobie wszyscy zatankują. Zaraz się spytam. Monia, czy... Kuł... Dobra. Dzięki Paweł. Monia, czy tam Kobra może do nas dołączyć, do konwoju, czy nie za bardzo? Bo się pyta na... Jak się ustawimy tutaj z tej lewej strony. Monia? No jak się dołączy, jak już dojechał. Skoro słyszałeś, możesz się dołączyć. Zaraz ci pokażę mapkę, w którym miejscu jesteśmy. Teraz mamy postój, to może do nas dołączysz. Ja tak miałem ustalić za dzisiaj, to ja mogę dziś... No gdzie ty jednej? No to jest! Ustawiamy się tak jak jechaliśmy, czy było jeden obok drugiego i później tak będziemy ruszać. No to ja będę sobie ustalić za dzisiaj, albo za... Między dzisiejszym, a z własnym kolegą tam. Frapułem chłopie, to. Ale mnie tu wpuścił. Ja sobie trochę ustawię tak. Że ja pojadę zaraz za chapołuchę, tak jak miał być. Gdzie on się ustawia? Ty, gdzie on pojechał? A tu pojechał, ojciec dyrektor. Ja jadę za ojcem dyrektorem. Ale za nim miałem. A ja jadę za chapołuchę tak dokładnie. Gdzie on jest, bo nie idzie. Ojcze, masz moje bachy na sprzedaż? Dobra, tu jest. No to Skowron już nas dogonił, jak chce. Dobra, tu jest. Okej. Okay. Cześć, Damian. Dobra, teraz chwila przerwy. 10 minut? 5. Nie, tak z 5 minutek to mi wystarczy. Dobra. Dobra, to mamy przerwę 5 minutową. Tylko... Jego chyba nie ma, mamy wyciszony mikrofon. Bilasienko ma wyłączony głośnik. Aha, to tego nie ma pewno. Bilasienko? Tego nie będzie. Michał, Monika słyszałem ucieka. Michała. Paro? Jest. Bapouchy? Jestem. Jest. I Arka słyszałem. Jest, tak. To tylko z Wilasieńko, tak? Nie wiemy co. Dobra, ja pojadę za chlapuły, za jak było. Jedziemy. Okej. Okay. Nie, nie, chwila, bo ja musiałam ruszyć, bo ktoś się we mnie zreszył. Wilasieńko się ruszył. To mnie tam całuje z tyłu. Okej, okay, chłopuszku. Piotruś, uważaj, nie? Widzę tego zielonego, tak? Ja, w Monice się wczytał. Krzyczę do niej, że ma uciekać. Ja mówię, a ona mówi, a czemu mówię, bo zaraz poleci w powietrze, mówię. Dobra, jechał dzisiaj, jechała chlapowy. Ale nie poleci w powietrze, teraz jest ten host, no, ale jest ghost, no to jest przez chwilę. Ale on cały czas we mnie stał. Podobno dopóki nie odjedzie. No, dopóki nie wyjedziesz z tego, z obiektu, no. To nie zniknie. Nie wiem, no ja wiem, że to tylko chwilę trwa i mija, nie? No weź tak spróbuj. Lepiej nie. No tak. Tego co rozmawialiśmy z Michałem, to mówił, że to dopóki nie odjedziesz. No co? Możemy jechać? Czy... No to no będzie gonił nas najwyżej Bilasienko. Ma. Ruszył niedawno. Aha, ruszył się, okej, okay, no to czyli jest. No to dziś rusza. I pojedziemy. Od nas też są wszyscy? Oczywiście, że nie. A kogo Mati, nie ma? Jesteś? Mnie nie ma. No teraz mam trudną przeprawę. Już jestem. Dobra, ja jedę. Chyba połowy tyle, prawda, drugi? A gdzie tam przy bandzie? Musiałam trochę utrudnić życie mężowi. Co za nowość. Nie wiem. Dobra, na razie do 50. Ale nie te FPS-y wstrachują szybciej, bo... Dobra, 20, no teraz mogę jechać.
Dobra, wylatuję. Edzio, zrobić ci miejsce? Jakbyś mogła. Albo już nie. Oho, to najpierw w nim, najpierw chcesz, a teraz nie chcesz, tak? Fado, ja sam mogę. Tam ostatni niech poinformuje, jak wylecił z TPN-u. Okej. Ja już jestem po przerwie. Wracamy do boju. Michał, ludzie piszą, że jesteś dobrym komentatorem, miał cię do na swoje live zatrudnić. Ale powiedz, że to są takie chłopie koszty ze Solowana. Dobra, ludzie wyjechały ze stacji. Siema. Siema, 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 siema. Witamy. Siema, mówię ci. Desert. Desert, to są takie pieniądze. Jak zapłacisz 30 chyba za komentowanie, to pomagali sobie. Za mnie nie idzie. Wszyscy już wyjechali? Tak jest. Tak. To było 70. User joined your channel. A, mijałem was przed chwilą. A, widziałam. Wiemy, wiemy. A ja nie zauważyłem na ciebie, hopie, bo nie mam czasu na oglądanie kogoś, no ja... Co to za noby jadą? Kolego, to się nagrywa. To dobre. To potem pomyśli, że filma Ultra nie umieli. Człowieku złoty. Te noby pomiędzy wami to my. Oczywiście do filmy Ultra nie mam żadnych zastrzeżeń. Żadnych, kompletnie żadnych. Żadnych. Bardzo fajna firma. Tak. A szczególnie pan ojciec dyrektor. Pan dyrektor powinien celibat trzymać, a za kobietami się ogląda. Dobra. Ja tam wolę kobiety tak od 40 złych. Sprzedam Maybacha 2.0 w gazie. Ale wiesz, dzisiaj to zawsze się mogę potem chwalić, że jechałem za rodzynkiem w ETS-ie, bo kobiet nie ma zbyt dużo, tak? No nie. Ogólnie nie. No. Znaczy wiesz, może inaczej, może są, ale nie chcą się ujawniać. No też tak bywa. Ale Piotrek, dzisiaj to nie jest za... Ja kilka znam. Ale Piotrek, dzisiaj nie jest za złośny, bo też jechać za Moniszą. Dobrze. Przynajmniej chce się tam pilnujesz, z tyłu. Ja nawet odstęp trzymam daleki. No, żeby się nie wjechał w tył? No nie, no wiesz. No. No, ja wiem, ja rozumiem. Ja to bardzo dobrze... On na sztywnym holu, nie da rady się Artur dorzucił, no. No ale co, to... Artur zawsze czeka na odpowiedzi. Bonjour! Bonjour! Allez, le lampe qui en est? Comment vous vous appelez? Lampek nie mamy. Lampe qui en est? Czekaj, comment vous vous appelez? Please? A nie powiem ma na imię. Co za świnia. Ale w sumie... Jest Francuz! Francuz nie umie angielskiego. Ale deser mówię mu, komu wzuł apel, jak ma na imię. Tak, w sumie nieładnie, nie? Wujek się zachował. Od żurów nas tu wyżywał, nie? Bonjour, no. Bonjour. Bonjour, to znaczy dzień dobry po francusku. Bo, fajny deser, a ja do niego no, lubię żur. To, że mi się tam butelki z ten ze skali wysypił, to mi tam zwolło. To znaczy, że zaraz odwrócił. Zawsze może na być tylko deser, nie? No ale nie no, to ja dobrze powiedział, no ja tylko rzecznie pytałem, jak ma na nią, to ona od żuli wyzwał, no. Ale też... wiesz, jak zobaczył PL, no to od razu żule, nie? No to jest dzisiaj. No co mam, kurde, cały czas był poważny? No, zobaczył PL, ja jadą pijacy, okej. Okay. No tak, z nami nawet pustkę nie wyczyniły. Ale tak, to co robią Ruscy też, hopie,
Najgorsze, no. Ruscy hopie chlebią. Jadą. Ja robiłem na budowie, gdzie byli Ukraińcy, nie? No. Jak się zapytałem, czy wypijemy, to od razu mówili, że nie. Oni nie mają głowy do tego. To hopie, ja kiedyś stałem, gdzieś jechali Ruscy hopie. Proszę, nie. Staraliśmy na parkingu we Włoszech, bo ja to zaszło na Hiszpanię leciałem. Czy na Portugalii, co nie pewno. I do mnie Ruszek się pyta, czy nie chrapiemy sobie. Ja na nie patrzę, ale co? On do mnie oczywiście na co? Spirytus. Maluszki. Ja mówię, hopie, spirytus. Ja mówię sobie, no mówię, ileś tam jeszcze kilometrów trasy. On do mnie, dawaj się chrapiemy po jednym, lepiej się pojedzie. Nigdy nie radzę pić z Rusimi, bo nie ma szans do wygrać. O, co ty gada? No, Zisiu, wiesz co, ja już trochę ja już od 2 lat jeżdżę na tej tira. Ja wiem, gdzie można fajnie pożyć, gdzie się da dogadać, a gdzie nie da się dogadać, no. Chłopie, dobrze zjesz, jesteś wypoczęty, bo to tak jak da się dać. Wiesz co, ale wszyscy mają wypoczęty, ale myślisz, że się w tirze da fajnie wyspać? Już też miałem do czynienia nieraz z budkami delegacji. Tak? Nie, ja bym mówię, że ja bym wolał się pojechać, nie wiem, tam w stronę Portugalii. Raz próbowali z nami wypić, więcej nie chcieli. No dziwisz się, no. Po Polaku to nawet butelki nie zostają. Ja też posiadają w niego sprzęt. Po nas kup poszły. Oni leżeli na podłodze, my jeszcze do sklepu szliśmy mocnego. Ale to ja też jak miałem praktykę, bo ja jako mola zapytać, to mieliśmy w praktyce, to hopie, no, ten, my robili ten, co to my robili, teraz hopie my zalewali. I my po hopie z kumpel miał ile? Wszyscy nadążają? 18 hopie, to kupił ze 4,5 litra hopie, my po litrze na łeb wyjechali. Na drugi dzień, nie wiem, co to jakości przyczepności, klient Pedodistics, pozdrawiamy. Dzięki, wzajemnie. Nawzajem, że przyczepności. Wiecie co, jak to na życie dzięki. Jak to na życie przyczepności, to nie się odzywa tylko Piotr, albo Munisza, albo Dzisiaj, szefostwo, a nie wszyscy naraz. To będzie najlepiej, dobra Piotrek? Dobrze, nie. Przepraszamy. Przepraszam. Wujek, jest dobrze, oni wtedy myślą, że nas jest co najmniej 100. A, okej, okay, dobra Piotrek. Jak nie więcej. Panowie, zwracam pozor. Tam jeszcze obwodnicą jadą. Bo się zgubili. Część dopiero startuje. Panowie, ja tak nie mam pytanie. Czy ktoś na przerwie coś wypił, że jest teraz bardzo gadany? No ja dzisiaj jestem pociągający, także wiesz, tutaj nie chcę robić pierwszych skrzypiec. Nie? Ale to jeszcze na ciebie leci. Właśnie, koleżanki z pracy. To? Koleżanki z pracy mnie zaraziły, też nie, były pociągające. A ty dla nich taki niemiły. Ale już na obiad. No co, to się patrzyła, no to się zapytałem, no. No dobra. Chcę się patrzeć. No dobra, ja powiem tylko tyle, ja sobie jedno piwo otworzyłem. No. Na razie wiesz, jedno. Ej, kurwa, przywiezie mi ktoś 2 bańki paliwa, bo mi zbrakło. Nie. Nie ma, zapchaj. F7 Enter. No, taci do pół litra. Do pół baku dojdę kamera i... Kamera 0 i do CPM. Wiesz, paru, jakoś musiałem zareagować, bo ja też wstydliwy jestem, wiesz, a się na mnie patrzyła i patrzyła, no. Może się zachowała, Piotrek. Co? No, koleżanka z pracy. No, patrzyła się na mnie, no i się zapytałem, co się no, tak patrzy. No, Piotrek, patrzę się w oczy, no. Już myślałem, że brudny jestem. Albo nieogolony. No, ogolony akurat byłem, to byłem pewien, bo 3 godziny wcześniej się goliłem, czy 4. Tak. Ale wiesz, może dawno małpy widziałem. No, ale siedziałem w koszulce. No, ale wiesz, może tak się zastanawiał, kiedy małpa się goli, nie? Chyba, że. Jak dzieci stwierdzają, że jesteś małpą, mogą to być takie kobiety stojące i myślące, też o tym nie myślą. No, może być. No ale ona powinna się przyzwyczaić, 22 lata ze mną pracuje, tak? Piękna polóweczka.
No tak, ale wiesz, no, a ty myśli, gdzie ty jesteś, czy nie? Aha, no chyba, że... Piotr, 22 lata to już chłopie, znacie się jak łyse konie. No łysy jestem, ale czy koń to nie wiem. No nie, mówisz, że wokół mnie. Mówisz, że wokół mnie, no to ja nie wiem, czy koniem, czy wokół mnie. A to, to mieszanka. Ale tak bez, poczekaj, ale bez obrazy, wiesz. Mhm. Bez, też pewnie. Ja to sobie mówię, żeby życie miało smacę grać dziecinka na słupotek. A nie, to tak, to, tak, to, tak to się nie bawię, nie, 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 wybacz. Ja z Holandii nie jestem. A, przepraszam, kolega na Śląsku, to z jakiego miasta? A to dawno Syruli. Aha, okej. Okay. A ty, ale? No niedaleko. No to dawaj miasto, okej. Okay. Ja Katowice. Jeszcze na flaszkę zapraszam. Godzina do Katowic, mam hopie. A gdzieś na osiedlu czy jak? Teraz uważaj, wbiję ci na chatę. Ja w Piotrowicach. Ale na osiedlu czy jak? Na osiedlu, na osiedlu. Więcej nie mów. Nie, więcej nie mów, nie mów, bo ci na chatę wbiję. Monika, nie rób do nich tego. A, trzecia klatka, drugie piętro. Dzięki panu. Nie, 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 ale mieszkasz gdzieś obok Bohuna? Czary z tyłu. Nie, 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 nie to osiedla. Ale powiedz mi jedno, w Katowicach jest tylko jedna huta, co nie? Królowa chyba, prawda? Jaka huta? Królowa, ta się nazywa. Proszę pomocą. Bo nie no to wiem. Była to była w Chorzowie. A w Katowicach jaka jest huta? Była Beldon, ale nie ma już chyba. Beldon, Szopienice, tych hut było kilka. Nie no, bo wiedzę ta Chodzowie Królowa to chyba jeszcze do tej pory jest, prawda? Chyba królewska huta. No to ja wiem, bo tam jeden tato jeździłem dużo. Choć mnie... Już roznieśli na złom? Nie no, tam nie ma. Chopie, tam było tak, że mnie nie chcieli wpuścić, wiesz? No bo ludzie tu nie wpuszczają, chopie. Tak cię położyłem się na łóżku, jeszcze to była schoda, jak dziś pamiętam. Chopie i wjechałem na hutę. Na te, ta fajna huta była w Rudzie Śląskiej, pokoju. Pokój albo jeszcze... Pokój. No pokój albo ta jeszcze była fajna. Chodził w Batory. Normalnie Polski zapraniał. No jeszcze mój tata jeździł przez 37 lat na Honi, potem przeszedł na Stal. Potem dalej na Honi, a potem za to roboty drogowe, no i... I no nie tyle, że podziękowali, tylko ojciec zmarł w tym czasie i tak było. Do końca na tira. Dobra, mamy jeszcze ile? 538 km do Lublina. A to inną drogą jakąś? Ale nie, no jedziemy teraz autostradą. Teraz powiem ci... A ty weź ty mów drukowanymi, bo cię nie słychać w ogóle. Lifta. Co? Teraz jedziemy ten, teraz lecimy w stronę Wrocławia, tam potem polecimy lądówką od Wrocławia. Bo ja już tą drogę, wiesz co, ja już tą drogę poznaję, teraz lecimy do Wrocławia, a potem z autostrady pojedziemy na lądówkę. I lądówką do samego Lublina. Dzisiaj to co? Ty postawisz pulitrę, co nie? No przedstawiałem, to gdzie byłeś. No co prawie, nie miałem ciężarówkę otwartą. No, poprzewracały mu się i stawiał. No, poprzewracały mu za mocno w zakręt weszedł. Ale tak, on stawiał tym, co stali obok niego, a nie tym, co nie stali obok niego. Ty no, od oziołków nie mogłem się ogonić, po flaszce brali całe. Ja mówię, tu mam szklankę. W tym Volvo to my duże lodówki mam. No ja wiem, jakie Volvo ma lodówki, wiem. Ja patrzę, oni w łokieć, zwinta. Ile jeszcze kilometrów zostało? Ja tam Piotr nic nie mówię. 1,8. Ja nic nie mówię przecież. A nie 600? A nie, mi zostało 619. A mi 615 jest. A mi 505, co? 609. No to dobrze. Ale jak to tak? 2590.
To chyba to coś nie tak. Nie, Artur dwa razy będzie jechał. Artur jeszcze do Göteborga wraca. I potem jeszcze raz poleci, ale samemu już, to nie Artur. Ja jeszcze do limonki jadę. Aha. Po limonki? Ja też tam miałem. A bo wiecie, oni się potem do tego. Oni się potem do tej wózki, co jest dzisiaj ma na aucie, te limonki dodają. Ja nie, ja tej pierwszej odpaki już nie sprzedam. Dobra, ja się odłączam od konwoju. Czemu? Okej. Jutro do szkoły już wracam i muszę się wyspać. To dziękujemy za udział w konwoju i życzymy pięknej szkoły. No, szerokości. Dziękujemy. Dziękujemy. Panowie, jeżeli dojedziemy do Lublina, to ja bym chciał podziękować wtedy i chwilę spokojnie. Dobra, tam? Zdążę. Zdążę, spokojnie. User disconnected from your channel. Do rana jeszcze daleko. Zaraz mi uciekają, chłopaki. Ja, a dojdzie także do Lublina, dojadę ja z dzisiaj i Monika. A co ty myślisz, że ja to co jestem, z innej gliny ulepiony? Ja już chciałem właśnie Artur powiedzieć, on o was zapomniał, czy co? Przepraszam. No. Chłopie, jak ja za kopitą jadę, to pół świata mogę zwiedzić. Do pracy nie pójdzie, ja będzie jechał. No, a będę jechał dalej, no. A szczególnie za Moniką, co nie, Piotruś? Tak jest. A jeszcze ci oczkiem rygnie, to całkiem, nie? Ło, to wtedy zgłupszeje do końca, nie? Nadziei darowi do człowieku. Pan. Będzie jeździł w kółko. Nie się ciepi, jak się go ogona. Po rondzie zrobię najpierw 50 tysięcy, nie? No. Zobaczymy, zacznę jeździć w kółko. O! Monika, ja bym się tam lepiej bał. Zobaczymy, czy Piotr będzie za mną kółka robił. No to jak kiedyś jeździłem, to na live się mnie pytano, dlaczego ja po tych rondach tak jeżdżę dookoła, bo ja każdy odkrywałem te większe. Także w prawie nie, mam. Na niektórych trzeba robić kółko, tak, nie? Tak, trzeba zrobić kółko całe, bo nie odkryję. No, ja już się o to nie muszę martwić. A czemu, bo ja czemu nie musisz się martwić? Bo ja mam 100% odkrytej mapy. A ja jeszcze nie, haha. Ale za to... A bo się starasz. Trzeba brać przykład ze szefowej. Ja zrobiłem, Piotrek, ten, wiesz, ten dookoła świata, tą mapę objechałem na singlu, nie? Mhm. Promocy mi zrósł map. Teraz dostałem propozycję, żeby ją całą odkryć, nie? Aha. Ale to jest trochę za dużo jeżdżenia. Mam tam sporo odkryte, ale... No tam te wszystkie rozjazdy, to jest najgorzej te rozjazdy lądówki. Tak, no ja rozjazdy, bo teraz masz tą opcję w tym, w nawigacji, że ustawisz lądówkę, to cię poprowadzi. Ale na przykład na ATS-ie, uwierzcie mi, jak ustawiłem opcję, żeby lądówkami prowadził, to zaprowadził mnie na stację CPN-u, na stacji CPN-u każą zawrócić i drugim pasem wracałem, nie? Tak. Bo jechać tam mówić, raz przychodź na CPN-u, ale opie, nie, kobieta nie da rady, no. Nie, ale dookoła mi już objechałem to, nie? Ja miałem tak, że wprowadzało mnie w miasto, kazało zakręcić na rondzie i potem na pracę przejechałem. Tak, tak. Nie, bo nie, jak się pracuje, to ja pracuję, to nie ma czasu na otrzymanie mapy. No powiedzmy, czy ja mam czas? No bo ja trochę czasu... To trzeba sposobem. Ale nie, bo nie, to ma trochę więcej czasu. Moja, ty masz trochę więcej czasu niż ja, no. Ile ja jestem? No może mam trochę więcej czasu niż ty, no ale wiesz, mały teraz bardziej dorasta i ma niestety. No ja wiem, no. A ja też, jak ja przyjadę po 8 godzinach, hopię wyjazdu, to ja sobie, ja jestem szczęśliwy, że mogę kości rozpracować, a nie... No to wiesz, Monika gra nie cały rok. No ja gram 4 lata, no ale od kiedy ja... Zacząłem robić no prawo na C plus E plus dołaz towarów plus ADR w tym roku, no to nie mam takich, nie mam tyle czasu, co miałem kiedyś. To ile masz godzin przegrane, jak grasz 4 lata? No 1800 ileś. Ale na 4 lata mało masz przegrane. No ale wiesz co, ja już miałem wolną, jak nie pracowałem jeszcze. To jeździłem dużo, no od kiedy od 2 lata jeżdżę na tirach, no to nie mam tam tyle czasu, żeby napieprzać. Monika, ty ile masz godzin?
Ja mam 1000 grosikiem. No, grasz rok, nie? No. Tutaj na TS-ie jest dwóch weteranów, których nikt nie pobije. No to na pewno nie pobijemy. No nie, ja bym miał to, ja bym robił... To Mati the Tracker. On ma 20 w tylota. Ja bym nie... No Artura w życiu w godzinach nie pobije. No Artura nie, bo Artur to jest... Artur, ile ty masz? 10 tysięcy? Nie, zaraz powiem ci dokładnie. 9270. No to ja go nigdy nie pobiję, bo nie mam takiego się, że ja dobiję tego Artura, no bo to, to było hamsko. Artura by trzeba było gdzieś wysłać na wakacje, bez komputera, bez niczego, to może byśmy pobili go. Na telefonie ja bym wrócił, bym to nadrobił. Na telefonie by grał. Ja mam 5 tysięcy, nie? Ponad. Co? Masz 5 ponad. No. Jeszcze licząc na... ATS-a i to drugie konto, tak? No, 4 coś mam na tym. Ja nie doliczam tam innych gier, tylko to, nie? No ja trochę mam w euro... W ATS-a mam mało. No ja jakby nie to, że ja pracuję tak, jaką mam robotę, że w domu ja jestem góra, 2 dni w weekend, i to jest wszystko, co ja... Ale Piotrek, chyba nasz Max ma więcej godzin od Janusza w ATS-ie, nie? Tak. No Maxiu to właściwie on tylko ten, drogi przeciera w ATS-ie. Sprawdza, co się stało i wraca na ATS. On to może leżeć w łóżku i ci powie trasę na pamięć, nie? No, dokładnie. Artur, wierzysz w to? Tak, są tacy, są. Kurczę, mówię, Jezus, jak? No, tak, nie tak. Będzie jeżdżony, no. Prawda? Ja zobacz, tyle godzin mam przegrane, ale ja tak nie potrafię się zorientować, nie? To znaczy, wiesz, zależy gdzie. W niektórych okolicach to tak. Na przykład, bo ja tam dużo po Skandynawii i po Francji lubię sobie jeździć, nie? Ale wiesz, jak można poświsyć? Jeździć bez nawigacji. Mi to naprawdę... Nie, no to się da jeździć bez nawigacji. No i potem pamiętasz drogi, bo jak jedziesz nawigacją, to nie patrzysz, gdzie jesteś. Tak, tylko patrzysz, właśnie to dobrze mówisz. Ja jestem przyzwyczajony cały czas o nawigację. No. I wiesz, nie zwracam na to uwagi. I możesz wtedy, wiesz, na telefonie pisać, nie? Czy tam czytać komentarze, ale jak jedziesz bez nawigacji, to się musisz tak skupić, że potem pamiętasz tą mapę. Nie? No. Ludzie, jesteśmy przed Katowicami. Zgadza się. Jeszcze nie. Wbijemy do kolegi do domu. No do Arka. Na imprezkę jakąś. No, to jest Katowic daleko. Do tego najmłodszego, tak? Z naszej grupy. Tak, do tego najmłodszego z naszej grupy. Uwaga, tam przed nami. No to Arek, wjeżdżamy do ciebie. A co, pozamykali? Nie da się przejechać? Da się przejechać. Nie wiem, trzeba zapłacić. No, ale to są przejezdy. Wjeżdżamy na suwaka, nie? No niestety, ty masz dzisiaj imprezę, płacisz. Otwierasz tą bramkę. Do mnie stąd to jeszcze przynajmniej półtorej godziny jazdy. Zero. Bo tu jest tylko bilet i pobierasz, kolego. To przez to, że dzisiaj masz święto. No, bo dzisiaj masz rodzinę to biorą za chwilę. Patrz jak załatwił, wszyscy płacimy zero. No a jak? Na następny zapłacić to chyba 25 zł. Na kolejnych podwójnie. No zobaczcie, na następnym buli skopię. Pana na buli jak za zboże. O Jezu. Co mi jest, panie? Co mi jest? Chłopu, co za jedzie, jakbyś był pijany? Będę na trochę przyspieć do dzisiaj, co? No był, wstałem, walowo. No bo chłopu, ten wasz kolega, Aren, chłopu, on chyba jakby pijany był. Obalał te butelki tam. Pił razem z tobą, co nie? Najporządniejszy z nas wszystkich, kła po uchy. Zaraz mi zahamuje, ja mu zaraz jadę w tył. Czy ty od razu byś w tył wjeżdżał, no? Piotrek, ale wysłać się z chojadań. Ja cały czas komu jadę 60 na godzinę, człowieku. Ja też tak jadę. A ja 60. A jeszcze szefowa szlaczkę jeździ? Nie widzę. Mojecha, bo Piotrek te oczy teraz z tym jechanem, nie widział, co robi szefowa. To oczywiście. Może jadę na CPN, to sobie Piotr chyby umyje. Wycieraczki mam włączone, ja mam śnieg. Nie widzisz.
Ja mam śnieg. A co z tego, że masz włączone jak ten? Jak już ten płynu nie masz. No, płyn się już się skończył. Ten, który podawałeś. No to miałeś do ust nie brać, nie do zgarnięcia. A, nie do zgarnięcia. Może ja pomyliłem butelki. Bo ci szyby popali. Może ja pomyliłem butelki. A wodę. No może to już szyby nie masz. Może nie ma. Ojej, oma mówił o Tatunie, jedziemy dalej. A tam dogonili wszyscy? Co? Dogonili wszyscy? Nie wiem. Tak, koniec konwoju się trzyma. To dobrze, moi. To dobrze. To dobrze, to się trzymaj dalej. Ja mam 12 tutaj. Ja mam 13 teraz. Ja mam wszystkich. Dobra, Dester, ciebie się nie pytam. Ja trochę tam zwolniłem, bo normalnie zapatrzałem się na kogoś. No to Arek, my powinniśmy teraz zacząć śpiewać. Katowice nocą, co nie? No, jeszcze chwilę i będziemy. Katowice nocą. Idziemy na imprezę. Ktoś wstawia. Żona się ucieszy. To będzie miała więcej sprzątania. Katowice nocą, ze spizową nocą. Ja hotel wynajęty. I z waszą pomocą. A który? No, największy tam. Żebyśmy się zmieścili, nie? Ja mogę w aucie spać, bo jest na niewygodnie. Bo Volvo ma o wiele więcej łóżko niż mam. Tak podobno mówią ludzie. Ja testowałem łóżko w manie. Testowałem, to mi się dobrze w manie śpi. Wujek, wiesz co, zawsze mój dziadek mówił, że nie liczy się łóżko, tylko materac, na którym śpisz. No wiesz, to... Dokładnie, to jest racja. To jest, tu właśnie to razie twój dziadek. Albo tak jak ktoś mi chociaż powiedział, że ja mam lepsze auto niż twoje, a ja mu na to powiedziałem trochę tyle. Nie liczy się auto, tylko liczy się... Coś, Dzisiu? To tam Piotr śpili do brzydnego materaca. Nie, pamiętajcie, nie liczy się auto, tylko liczy się kierowca, który to auto prowadzi. Ja tam mojego Focusa prowadzę, ja nie powiem co. Jak każde co? Auto jest dobre, to wszystko zależy od kierowcy. No tak, właśnie przez to powiedziałem. Nie liczy się auto, liczy się kierowca, który to auto prowadzi. Pura aż gwinta, tylko kierowca nie będę kręcił. No. Dobra, ja sobie wyjadę na drugi pas. No to teraz są bramki, no to dziś już bulisz. Patrzcie. Ja obsadzę... Płacisz 45 zł teraz, chłopie, za te bramki tu. Ja? Co ty? No nie, no ja. Ja mam za zero. Ja, Zaraz zobaczymy, co nie miał za zero. 45 zł zapłacił. Ja mam abonament wypłacony. Tak, no ja też. 83. Przecież on już na początku roku zapłacił za cały rok i... No, 47. Ja zapłaciłem 11 euro. Ja ale... słyszałem, że się otwierają na paszport Polsatu. Ja czytałem się na Facebooku. No to... Ktoś się pytał o ten paszport i ja na ten paszport cały świat zwiedziłem. 47 zł musiałem zabulić i żyjemy, jedziemy dalej, prawda? O, no to Alek, Katowice po lewej stronie. No nie, teraz jeszcze nie, ale na następnym będą Katowice. To już blisko domu. Znaczy to kopalnie Michał, to mogą symbolizować. Oszukałeś nas, bo 47 skasowało. No mówię, że o mało się pomyliłem, no. Widzicie, a ja miałem zniżkę i miałem 11. Tak, chciałbyś. Monika, wiesz co? Ja tam nic nie płaciłem, bo leciałem lewą bramką. No ja. Mam zamkniętą. Piotr ją przeskoczył. Wiecie? Ja przejechałem kamerą zero. Piotr ją przeskoczył przez tą bramkę.
Dobra, mamy po lewej stronie Katowice, Aruś. No co, teraz lecimy na Spisz, nie? No nie dokładnie do końca, bo są po lewej i po prawej. Ja mieszkam po prawej. A ja tu nie mieszkam i się czuję dobrze. A ty mieszkasz po lewej. Pokaż, w którym miejscu. Teraz. Bo ty User disconnected from your channel. Oj, piękne Katowice. Życie jak Madrycie. Zdania na ten temat są mocno podzielone. No, moje rodzinne to jest ten, Poznań, dokładnie. Tam się urodziłem, w wieku 6 lat się przeprowadziłem na ten czarny tron. Skąd wiesz, że tam byłeś przy tym, pamiętasz? Tak, pytałem się tego, kolesia, który odbierał, lekarza, który odbierał poród. I jeszcze jak on mi się pytał, to się spytałem, ej, cholera, która godzina? Bo ja chciałem czas wiedzieć. Nie, ja i co ci powiedział, że tam takich smarków nie ma zegarków? Dziękuję. No, jak ty mogłeś się wtedy zapytać? No powiem mu, ej, cholera, ja chcę godzinę wiedzieć. Bo chciałem Ja... Pytam się, cholera, która godzina? Panie, po co mój wieczorem? O ja pierdzielę. Dobra, ja już nie powinienem pić alkoholu, bo to są złe objawy. No przecież ja ci to już dawno powiedziałam, że masz coś pić. Ale ja... Lepiej do przyszłej niedzieli nie zdążysz wytrzeźwieć. Monika, ale ja powiem tak, ja kobiet nie słucham. Dobra, to niektórych tylko. Oho. Już zostało zanotowane. Tak, wiem, to się nagrywa. Już będzie kara. Nie. Koniec, ale... kara teraz będzie. Najważniej karny Jerzyk. Nie no, ja tylko powiem tyle. Ja lubię blondynkę, a Monika nie jest blondynką. No to tylko Kolia jest blondynką, ale ja lubię blondynkę. W czasach nieważny kolor włosów. Oj, wujek, dalej się narażasz? No właśnie. Ja nie, ja to kocham. To prawy na mężce i tam jest takie wykop klienta z kanału. Ej, ale bez anilizacji, no? Albo zablokuj klienta. Nie, przecież żartujemy wszyscy. Żartujemy. Moi tam nie lubią, na to nie zrobi. No, ale lubi ja ciebie, mogę. Jak ciebie nie. Ale Klaudia to zrobi. Słyszałeś? Ale Klaudia to zrobi. Nie zadzieraj z płcią żeńską. Jesteś sam przeciwko Klaudii i Moniki. O, oczywiście, że tak. Także wiesz, lepiej uważaj. Nie. Podobnie do... Nie, to może być... Kobiety! Znaczy, panowie, kiedy z Norbi podobno na kompletnie napisano, kobiety są gorące. Ciekawe kiedy? Na gołej łodzie chyba. Monika, może sobie powiedzieć, kiedy kobiety są gorące? Prysznice. Powiem ci, w latach przejściowych. Ja to czuję, że ja będę miał chyba za chwilę te dodatkowe kilometry. To lata przejściowe będziesz miał? Jak te kobiety gorące, to myślę sobie taką zależność, która już przychodzi lata przejściowe. Ale to co, 50 plus? No różnie kobiety przychodzą. No ja nie wiem. To ja chyba właśnie się ciebie pytam, kobieto. Zapytaj się, czy przechodziła, czy nie. Przejeździła. Dzisiaj to jest twoja żona, to ja telefon nie będę pytać. Właściwie to nawet i szybciej są gorące niż w tych latach pisał, ci powiem. O cholera, to chyba się musi obraza jakąś. Weź taką jedną na noc i będziesz wiedział, czy jest gorąca, czy zimna. No ta z Lidzbonu... Ja mam ci podpowiadać. Ta, Monika, nie wie, jak się biorę już browerem z tym tylko wieku. Wtedy łapek kuchennych nie umieraj, nie? Bramki mamy. Wiecie, jak to już się biorę browerem w tym wieku, no to jest chyba, prawda? Nie, to taka z Lidzbony to jest gorąca. I ostra jak brzytwa. Dobra, ale szczegółów nie mów na live, nie? Nie. Dostawimy po tym. Po konwoju. Numer telefonu. A
To se wejdź, chłopie. Ale, ale ja wam powiem tak, jak konar nie płonie, to chujowy się wycharczesz. To jest na dzisiaj. Ja już ściany bieliłem, chłopie, to wiesz jak jest. Ja nie wiem, co mogę powiedzieć. No też już nieraz bieliłeś, chłopie. Ja tam nie potrzebuję krzemienia, żeby konar zapłonął. Ja tobie konar płonie, to chrób dobre wino do nie, chłopie, a nie. Tam bez brawaranu sobie daje radę. No. Ja biorę, chłopie, ten. Jeszcze leki reklamują na live, no proszę. No. Ja wiesz, to, to nie są leki, to są suplementy diety. Tak, witamina C. Od tego się nie pije. Absolutnie. Mój kolega to używa na odciski. Tu można kalorie spalić. Dzisiaj jest taka jedna fajna niebieska tabletka. Taka niebieska, fajna. Ale ja nie używam, także mi nie mów kolory. Ja jestem daltonista. Taka niebieska, wiesz, taka fajna. Ciekawa, bo niestety mówią ciekawa jaka jest wiara po przełamaniu, no. Tego nie jest prawda. Ja jestem za młody na to jeszcze, ja jeszcze... Wiesz co mi się przypomniało, ale autentyczne z pracy, bo były tam rozdawane leki i tak dalej, no. I przychodzi za chwilę jakiś pacjent i mówi, ale proszę na przyszłość, jak dacie mi tą tabletkę, to żeby chociaż na pół ją wziąć, bo ona taka duża. No i z początku nic, nie? Ale później tak za chwilę kumpela mówi, ale co, jaką dużą tabletkę on tam miał? To się ma wszystkie małe. Czekaj, sprawdzę. No i patrzy na te jedne, patrzy na te drugie, mówi, Jezus Maria, on połknął czopek. Dobry. Nie, bo niebieskie tabletki, które ja znam, to naproxen, na korzonki. Powiem tak, takie konwoje jak dzisiaj ja mogę jechać, szczególnie po, przy alkoholu, to wtedy ja no to mogę... I na nerki one są ostatni. Chyba. Co ty mówisz, moja? Na nerki? Nie, ja znam niebieskie tabletki, które są też na nerki. Ja znam niebieskie, które się nazywają... I Viagra. A po drugie ja niebieski dalej, kolor to jest si. Tak moje dziecko mówi, niebieski si. Ja tam nie wiem, ja jestem mężczyzna, znam tylko dwa kolory. Biały i czerwony. Nie. Ładny i dalej nie powiem ten drugi. Nieładny. Chusteczko. Dobra, panowie, świętamy na Lublin. I za chwilę ten chłopuj się zaraz skończy i będzie to dupa blada. No, bo kiedyś byłem też na szałce i tam kobitka, a wie pan tutaj był przed panem też malował, pan zobaczy ten piękny amarantowy kolor. No i się patrzę, a ona mówi do mnie, ale nie tu, na przedpokoju. Na koniec konwoju jest przewidziana oczywiście zwiedzanie fabryki Polmosu w Lublinie. Z degustacją w sali bankietowej. No wiecie. Tak ktoś dziś załatwił, tak? No. Nie, salę bankietową mamy na lewo. Inna impreza tam jest tak. Kurde, ale mi się chce pić jeszcze. Ja pierdziu. Chyba są to lejna. Nie, no chciałem ci wujek powiedzieć, ale to chyba są tory, bo myślałem, że teraz jedziemy mostem, to z prawej strony, jakbyś kubeczek na sznurku puścił, to woda będzie. Oj, Piotrek. Ta. Ja... Będziesz brany. To źle zabrzmiało. Oj, Piotrek. Piotrze, ja nie wiem. Jak zwykle tego Piotrka się wszyscy czepiają. Piotrze, ja nie wiem o czym oni myślą, ale widać. No bo on jest pociągający. Monika wie najlepiej. Oj. Ale się ciebie czepiają, nie? Wiem, ja się przyzwyczaiłem. Jak się nie czepiają, to wtedy coś jest nie tak, to sprawdzam. Aha. A to już tak rozgryzłeś się, upaku. Wtedy się boją. Jak masz zły humor, to pewno spokojnie. A to nie, absolutnie.
Ja tutaj przychodzę sobie, to zdarza mi się, ale to wtedy najczęściej w sumie jadę i się nie odzywam, tak? Jak jestem zmęczony, też tak jest, że wtedy rzadko się odzywam. Jadę tylko sobie, bo ja sobie odpoczywam. Po mojej pracy. Nie drogi. Wiemy dzisiaj, jadą drogę na pamięć, chłopie. No, Michał, to nie real. To wirtual. Jeżeli to mówi. Kobieta, która chce ode mnie fangula na tym. Bo jechać, dostanie tam fangula, ja ci go przyjadę, jak był miesiącem. Będzie miała jeszcze fangula na chacie. Zaraz mu ja. Teraz siedzi cicho jak my. Oj, sobie za nas skrobisz zaraz. Babciu. Na koniec konwoju ci się coś zbierze. To już jest, oj. To będzie z jakieś 100 tysięcy karnych. Kurwa, ja to do końca życia nie wyjadę, a ty... Nie, ty jeszcze w trumnie będziesz musiał jeździć. No na pewno. Ja już ledwo żywię, a mówię, że chopie, jeszcze drugie 100 tysięcy. Moja, zliczy się nad biednym chłopakiem. Czemu ty na wstecznym jedziesz cały czas? To ja? No. Ja się nie lutuję nad nikim. Nie na wstecznym, ja chłopie Michał mówię, no ja też sam mówię, no ja nie mogę wjechać w tył. Bo on zamiast iść do przodu się cofa. Chyba w rozwoju. No to co powiedziałeś? Uwaga, przejazd kolejowy. On jest wolny na szybkość. Zamknięty. O, zamknęli nam. No. A obiecali, że nic nie pojedzie. Dzisiaj to twoja... I skłamali znowu. Oni jadą do dziska na imprezę. Jadą dwa wagony wódki. O, wjechałem. A, to towarowy to może być, bo chciałem powiedzieć, że Pendolino słyszałem, że naprawiają, bo ma dziury w podłodze, nie? Ja chyba traktorino. W podwozie było złe. Oj, Dzisiu. Co ja z wami przeżywam tutaj? Normalnie życie jak ma życie, ja pierdzielę. Michał, pamiętaj, jak dostajesz już punkty karne, to ja zrobię za ciebie. Jako przyjaciel. Tak. Ja wszystko nie ma tak dobrze. No właśnie. Chodźcie, ale to powiedz, ale się napisam na trezie, to mówi na full. A Klaudia nie mówi, że to dobrze. Ale widzicie, impreza się udała. Proszę cię. Szef tam zasnął. Ej, ale Dzisiu, pobudka. Nie może ruszyć. Auto mu zgasło na przy. Pa, już mi się siedzi i chce. Zamyka się już przejazd, uwaga. Nie zamyka się. Powiedziałam, bo szef nas przytrzymał. Nie, mi się nie zamknął, włosy zamknął, ha. Ja chcę. Tu mały płakał. Na słoneczniki. Oj, a mi się chce pić. Ale ludzie, jak wy wjeżdżacie? Parkowa nie umicie. Kurde. Van Gogh będzie nas zadowolony. Dobra, łycek. Cholera, kończy mi się piło, bo to nie łykaj. Przyjechali wszyscy? Nie wiem, za mną jeszcze ktoś jedzie. Za mną jeszcze dwie osoby. Mati został. Zamknęło mu. Mamy tu czerwone. Mhm. Dobra, jedziemy na razie 40. Tak i tak nas dużo przepuściło. Okay. Dobra, panowie, powiem ci o tyle. To był wyjątek. No bo to ja jechałem, paliwo się skończyło. Bo towarówka leci do wolniej. No.
Wiemy. O, wunderbar. Mamy jeszcze 160 km do Lublina. Mati, jak dogonicie, to mów. Dobrze, że do Lublina. No już gonimy. Dobrze, że do Lublina, a nie to tak. Klaudia, olej ci cię. Nie, niemożliwe. No jak nie? Dexter Mistro. A ten znowu podrywa na olej. Wadliwy model chyba. Nie, spoko, on zawsze podrywa na olej, nie przejmuj się, Klaudia. Olej to. Też tak można? Można. Ma dwa rodzaje oleju, właśnie, że cieknie ten, a drugi to jest, pani, jest promocja w Biedronce oleju kujawskiego. Jutro jest w Kauflandzie, chłopie. Dobry po. Piotrek, ale jutro jest w Kauflandzie promocja oleju. Co tu się, Dexter, stało? Spytaj się tam z przodu, co się stało. Ja nie wiem, bo to tak było widać, jakby ciebie w miejscu zatrzymało. Mojego w miejscu zatrzymało. No bo miałeś lagi. Jest. Ja mam lagu. Ty masz lagi. Skoro ciebie zatrzymało, my tylko to widzieliśmy. No. Ojca dyrektora zatrzymało. Nagle. No u ciebie tu tak już tak nie zwalaj na innych, Dexter, ja nie wiem. Się mówi, sorry, nie moja wina, to mój internet. Nie, mówi się, ja to tak jedzie do przodu, chłopie. A i Klaudia, oprócz tego, że olej cieknie, to takie trochę uwalone smarem to Volvo. A to teraz coś nowego słyszę w jego wykonaniu. To już może być grubszy podryw. Teraz wymyśli. No czyta w necie jakieś głupoty. Ma drugi monitor włączony, tam daje jakieś. Wiesz, Piotrek, jak będziesz zawsze szukał swojego kierowcy, no to przyjdź do nas, nie? Już będę wiedział, gdzie teraz go szukać, nie? Masz TS-a. Ale w sumie to wiesz, ty będziesz miała gorzej, bo będziesz go miała w domu, nie? Oj, to będzie gorzej. Słuchaj, Piotrek, Monika powiedziała, a tam nie da nikomu błogosławieństwa. Ja też się wystarałem o jej serce. Monika sprawdza teraz, czy ma dobre zamki. Ja już też się starałem o... Na chwilę będzie, ja ci żarówkę wymienię. Tak. A w ogóle pasek to jakiś taki luźny, nie? Tak. No coś z hamulcami chyba trzeba koło ściągnąć. Wieczna podnosi. Ta hamulce podciągnąć. Nie wiesz co? Jak z tym powietrzem, to raczej myślę, że wymyśli co innego. Tu się musimy zatrzymać, niech oni jadą. Tak, pani coś koło klamoty, trzeba na podnosi jechać. No, podpompować troszkę. Tak. Luzy zredukować. Zawieszenie przeczytać. Tak, jechać dalej. Ojejka. Proszę, Monika tam jedzie przed tobą? Kierowca! Jezu, nie chcesz mi do ucha, kobieto. No się pytałeś, kto jedzie przede mną, tak? No Piotr jedzie za tobą, prawda? Za mną Piotrek, a przede mną kierowca. Który? Z Orzeł Trans. Imię, nazwisko, wiek, jadę do mieszkania. Nie tak łatwo. Galanonim. Galanonim, okej. Okay. Julek 12:47 jedzie. Tak. O ja pierdzielę, ale życie, jakie życie niesprawiedliwe. Czemu? Przede mną jedzie bardzo dobry kierowca, także no wie. A za tobą jeszcze lepszy. To tyle mogę ci powiedzieć. Monika, a za tobą jeszcze lepszy jedzie kierowca. Ja tam nie chcę mówić głośno, ale ja już się podszczepiłem na linkę, nie oszczędzam paliwa. Trochę tak coś ciężko mi idzie. No i jak on przecież cały czas na sztywnym holu jechał. Teraz już zmienił na linkę, o cwaniaczek. Kombinuje. Linki nie widać, nie? To jest na tego Monika tankuje trzy razy auto. Jeszcze ty na gumowej lince specjalnie przyhamuje i później bum.
To jest jedzenie za tego Monika, trzy razy auto tankuje. Holz bieg. Ja tylko muszę tą niebieską wziąć wtedy. O, ja, tylko nie z butelki. Nie, niebieskie z butelki nie zezwolone. Niebieską tabletkę. Ale taka ukraińska. Mnie tą dużą. Uważaj, przez chleb przesądzi. Ale taka ukraińska jest, że ona jest biała, się schłodzi, to jest niebieska. W kwadratowej butelce, nie pamiętam jak się nazywa. To ja tak ze szklanką miałem. Oj, Monika, Monika. Dziewczyna ratownika. Ja. Nie jestem dziewczyną ratownika. Ja nie mam karty prywatnej. Już dzisiaj bym nie mówił, że jest ratownikiem. Ale wiecie co? Dzisiaj jest ratownikiem kobiety serc. Hopie. A nie no, ja mam powiem tylko tyle. Nie, nic mi się nie chce. Co? Nic mi się nie chce. No. To się połóż i śpi. Ja. Jakiemu się nic nie chce, to spać też nie. To podnieś nogę i wtedy ci się zachce. Włącz autopilota. Ale ty, Monika, jesteś dowcipna. Było mocne, było. Ale tak dowcipne jak żarty Strasburgera w Familie. O której tam chciał Klaudio olej ten wymienić? Paro. Paro. Paro? Tak. No mogę się podnieść. Ja mam klocki do wymiany. A to jak chcę zapunktować u teścia? Jak chcę zapunktować u teścia, to niech się bierze. Za robotę. Co się będę ręce brudził? Tak. To już bym chciał, teraz mnie zaprosił do znajomych. No to ja ty mówię, sprawdzaj te zamki. No to musi mieć teściową w tym, prawda? Ty, ale Piotr, zauważ no. To, o ile mnie prędzej zaprosił, nie? A, no. Z wyprzedzeniem. No, a dopiero później Monikę i Klaudię. No perspektywiczny chłopak. Żeby nie było podejrzane, nie? Nie, trzeba było napis teściem. Najpierw sprawdził. On już to od dziś nie planuje. Najpierw sprawdził, czy nie bijesz. Wymiany tego oleju. Oj, Klaudia, ty tu masz branie. Facyci za tobą latają, jak nie powiem co. Ale to znaczy, że mamy wolny wakat na szefa? No nie wiem właśnie. Ale do tego waszego szapucha laguje. Ja nie... nie no, a jak było w historii? Ale to będzie połączenie firm? No ja. Wielkie. Będzie Unia. Będzie all orzeł. Będzie all orzeł trans. Ojejka. Ja pierdolę. Tak, a wtedy moment, nie? Ja już jedno mówię. Ja dzieci nie będę pilnował. Ja też nie. Żeby potem nie było, nie? Że do wujka, nie? Tak na godzinkę, bo tylko do miasta po marchewkę, nie? A potem pół dnia siedzisz i pilnujesz. Dzisiu, to a potem jest drugie. Słuchaj, no coś za coś, nie? No. Wujek, masz prezent za pilnowanie małego. Marchewka. Powie, bo ja ci powiem, co ja mam za pilnowanie małego. Czyjego? Chyba swojego. Mój mały sam się pilnuje. Mój też. O ja pierdolę, gdzie my jesteśmy? Aha, w Lublinie już. No niestety minęło. No, teraz będą podziękowania w imieniu całej firmy. Ja jeszcze powiem... Maga staje w miejscu. No, bo jeszcze nie było, żeby się zatrzymać. Nie, to jest dla para znak. Stoję w miejscu. Przepraszam bardzo, to ona w kogoś uderzyła, nie ja. Piotruś, jedziemy na LKW jakby co, nie? Dobrze. Tak znajdę. Hopie na następnym w prawo, w lewo, w prawo, lewo. I w drzewo. I w końcu w drzewo. I w końcu drzewo. Wytłumaczył ci, wiesz o co chodzi? Teraz. Uwaga, kwiaty jest. Dziesiu, teraz w prawo. Potem następny w lewo, do końca prosto. O, właśnie LKW Kwiatek jedzie. No. Siema, Kwiatek, pijoku.
Siema Menelu, siemano. Co tam? A co to zbiórka? Ale dzisiaj nie... Co to kurwa się dzieje? To już wiedzieli, że kwiatów. Siema kwiatów! Ja powiedziałem, aby zauważyłem. Dobra. Siemano. Jedziemy prosto, ja nie powiem gdzie. O, jak... Na LKW do Kwiatka, imprezę właśnie robi. Kwiatek, na LKW! Właśnie mam stamtąd ładunek zabrać. To chodź na imprezę, chłopie. Już się nie uda. To już nie zabierzesz. Biba jest. I braje tu, a ludzi pijdą. Tu jest ten wąż, bo ten inny sądok. Albo jak Michał, nie śpiewamy? Nie dostaniesz ostrzeżenia. Przecinanie przed 22 na Kajasie jest niedozwolone. Już tam ostatni przejechał? Dobra, gdzie... Ostatni to skok! Michał sobie dzisiaj grabi. Michał sobie przekich. Bo ja lubię grabić, ale nie powiem co. Chyba liście na polu. Ja nie mam pola, ale od tego zacznijmy. Dawaj Michał, tam po lewej. Siemanko. Jak się ustawicie, to ja zacznę, dobra?
Ja się odseparuję od firmy, nie będę z wami stała tak blisko. Nie, to jest paro? Tak? A? Nie, tak oficjalnie? A on jeszcze nawet w domu u was nie był. Nie musi. Aj, byś się zdziwił. A to może czegoś nie wiem. Zdzisiu, słyszałeś? Ty coś wiesz? Zdzisiu na chwilę musiał odejść. Zdzisiu, zamyka drzwi. Specjalnie. Ja już kutki zakłada. Dobra. No, to sobie ustawiajcie, panowie i panie. I kończymy tą imprezę na dzisiaj. No proszę, proszę, ktoś nagrywa młodych? Tak, ja nagrywam. Kto ma dowody? Ja mam. Bo tak jakoś się strzepili kabinami. Się nie mogą odczepić. Dobra. Monika jeździ już dzisiaj, czy jeszcze go nie ma? Chwilka. No dobrze, nie chcę na mnie. Nie krzyczy. Proszę panią. Tylko po prostu podglądam młodych, co oni robią, nie? No poważnie. No ja to nagrywam w ogóle. Bo ja ci zrobię wszystkie nagrania wyślę. Też nagrywam. Ja w swojej obronie chciałem powiedzieć tylko tyle, że ja tylko stoję. Paro, my dobrze widzimy, co ty robisz. Czekam na rozwój sytuacji. Ojej. Monika, to się nie... Klaudia, to nie będzie sprzedawać. Klaudia ma mało FPS-u, takie, że bardzo jej ciężko zaparkować. O, teraz nas, teraz Artura i Monika wjechały parą. Przedstawia się mamie bliżej. Testowy, trzeba powiedzieć. No masz rację, Arku, nie pomyśleliśmy. No ale aż tak blisko to nie. Robi dobre wrażenie na testowej. Dobra, gdzie tu jest Dzisiu? A nic, spokojnie, to było dawno, dawno temu, wiesz? Panowie i panie, proszę o uśmiech. To tam tak z szeregu wystaje. Kto od nas stoi pierwszy z lewej? No bo lampa mu wchodzi do pupy. Lampa mi wchodzi do pupy, nie to mogę może tam... do ciebie wyrównam. Nie mogę to tam nie, nic więcej to... zrobić. Podjedźmy do przodu. Bilasienko stoi, Bilasienko wystaje. To mówię, wyrównajmy na niej. Tam mnie coś z tyłu blokuje. Dexter, a ty tam nie pojechałeś co, na lewo? Podjedziemy do jego wysokości, dobra. Dexter! Gdzie ty tak daleko tam pojechałeś? Ja podjechałem, para. Do jego wysokości. Mhm. Czemu tak był aż wysoko tego, do jego wysokości? No tak, mówię, bo to nie, bo on z Anglii jest, to wiesz, a słyszałem, że z królową na herbatkę chodzi, nie? Co? Dobra, panowie, ja będę się chyba... Dobra, jestem. Dobra. Musiałem zaparkować trzy ciężarówki. Dobra, to tak. Chciałbym podziękować
całej ekspedycji Orkan za uczestniczenie w urodzinowym konwoju Zdzisława. Dziękuję tam Piotrowi i całej ekspedycji Odeltrans. Dziękuję firmie Odeltrans za wspólną zabawę w dzisiejsze wieczorne popołudnie niedzielne. Dziękuję tam wszystkim z Odeltrans. Odeltrans i jeszcze raz chciałbym złożyć Zdzisławowi najlepsze życzenia do zdrówka, szczęścia, spełnienia marzeń, pociechy dzieci i czego sobie tam dzisiaj on nas życzyć. No dziękuję serdecznie. My też dziękujemy serdecznie jeszcze raz, dołączamy się do tych życzeń, tak? No i co, miejmy nadzieję, że Zdzisiu jeszcze w niejedne urodziny twoje pojedziemy razem. O ile wytrzymam, to pewno tak. No spoko, no jak tam paro, jak dobrze wychowasz, to wytrzymasz, nie? To teraz ja paro musi dobrze ten gumę palić, nie? Dobra. Dobra, teraz paro składa życzenia. Dobrze, czekamy. To no, paro, oddaję ci głos. To teraz jak czekam na te, na relacje z Frost paro, nie? Tak jest. Dobrze gumę pali, ile tam, nie? No. Tygodniowo. Dobra, to teraz we własnym imieniu chciałem podziękować mojej ekspedycji i waszej ekspedycji Orzeltrans za uczestniczenie w moim konwoju. Choć wiem, że też nie macie czasu, bo co chwilę jakiś konwój. To i tak dziękuję, że po prostu znaleźliście tą chwilę, żeby przejechać z nami kawałek. No, zawsze dla nas to przyjemność dziś. No ja wiem, ale to jest późna godzina, jak to się do pracy, do szkoły. No, dziękuję bardzo jeszcze raz najlepszego. To był zaszczyt was poznać. Także mam nadzieję, że będziemy się spotykali częściej. Orzełki macie 100 lat, nie? Tak, no. Możemy zaśpiewać jeszcze 100 lat. Możemy. No, no, znaczy ja będę nie drygował. Znaczy, dobra? Mamy znaczy nie, no kwiatek jest 500 lat. 100 lat, nie? Ja tak, to mogę się drygować. Razem ze mną, będziemy drygować obydwoje. Dobra, dobra. Znaczy wszyscy będziemy drygować, jak to zaśpiewa? Na pewno ja. Dobra, ja nie potrzebuję jakiejś fanfary. Ważne, że jak to się mówi, kogo się poprosi, to stawi się, tak? Tylko się sam fakt, a nie tam jakieś śpiewanie. Jak opróżnimy tą ciężarówkę pierwszą, to możemy tak śpiewać. Dobrze. To wtedy będzie trzeba powstrzymywać wszystkich, taki będzie śpiew. No wtedy nie, tylko ognisko się zrobi. Wtedy taki będzie śpiew. No naprawdę, dziękuję wam chłopaki. My też no, to już dziękuję bardzo. No, dziękuję za organizację twojej studycji. Nie ma za nie ma. Dziękujemy. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze zrobić coś nieraz tak fajnego i nie będą musiały to być urodziny, a uda się tak powiedzmy, że tak powiem, nawet chociażby dziko wzięte, jak ja to nazywam, tak? Że tam za niedługo tam znowu razem będziemy jechać. Tak, oczywiście, tak, będziemy jechać. Znaczy ja za tobą? Tak. Nie wiem, no możesz jechać z nami, no. Zależy jak nas ustawią tam. Tak, to teraz tu będzie. Nie, jak zacznę. No paro Teraz będę jeździł za paro, pilnował go. A tak. Wiesz co, ja tu się mam takie złe doświadczenie, wiesz? Tak. Chyba już nie będziemy mieszać wałecek. Dobra. Nie, ale kierowców można. O, proszę. Teraz to ja będę jeździł za paro, będę się czuł odpowiedzialny. Dobrze, no też dziękujemy za gościnę w szczególności i co, nie będziemy już wam zabierać czasu, teraz już tam nie będziemy zabierać. Pomału uciekali do siebie. Zdzisiu, pozwoli, że tam i na Facebooka i na naszej stronce tam parę zdjątek wrzuciłem i dam.